Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Laged. Witam Was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium. I dzisiaj zajmiemy się japońskim krążownikiem Tone, również zapewne długo wyczekiwanym przez społeczność. Bo tak samo jak i ISE, wywołało dosyć spore poruszenie, jeżeli chodzi o sklep premium, z tego co się orientuję, i w bitwach tego Tone, przepraszam, tego ISE jest sporo. No to myślę, że krążownik w takiej wersji też będzie raczej dosyć sporym krzykiem mody, jeżeli chodzi o grę, ale czy warto taki okręt kupić, to sobie za chwilę na takie pytanie odpowiemy i jaką ocenę ja bym temu okrętowi dał, ale to później. Pokażę wam parametry znaczy parametry okrętu będę omawiał w trakcie oglądania bitwy, a na koniec pokażę Wam tylko kapitana i to jak mam pozaakładane ulepszenie jak to wygląda w moim wykonaniu. Otóż tak, moi drodzy, ten okręt będzie do wygrania, ale nie będzie do wygrania na YouTubie, tylko na Twitchu, także zapraszam na streamy, tam któregoś razu ten okręt zostanie rozlosowany. Więc hmm, pamiętacie jak oceniłem na 1 na 10 Ise, pancernik tieru 6, który również ma, znaczy, który jest okrętem hybrydowym, i może poświęcając swoje główne artylerie na czas lotu samolotów właśnie te samoloty posiadać i nimi kierować. Tutaj mamy coś podobnego, z tym, że. Tutaj nie na bazie Fuzo, a na bazie Mio. Nie. Jak on tam ma? Na bazie Mogami. O! Na bazie Mogamiego mamy to właśnie zrobione. I tutaj nam przypominam jeszcze, że to jest Mogami w konfiguracji dział 203 mm, a nie 255. Także bliżej, tym okrętowi, w zasadzie jest do Atagon, czy do jego, Ale jeżeli chodzi o arterię, to jest wszystko to samo. Tutaj dział mamy trochę mniej niż na Atago i na Mogami, ale nie tracimy aż tak dużo jak traciliśmy w przypadku Fuzo czy tam Hyugi zamienionej na Ise. Tutaj mamy trzy podwójne wieże kalibru 203 mm. Działa to są te same, zasięg ten sam praktycznie. No, tam mamy 100 metrów różnicy na korzyść Atago, Mio y Mogami i Tone to mają to samo jeżeli chodzi o zasięg. Także tu już nie będę się bardziej rozdrabniał jeżeli chodzi o te działa. To jest to samo na wszystkich tych trzech okrętach. Z tym, że mogami ma 5x2, a TAGO ma 5x2, TONE ma 4x2. Jeżeli chodzi o celność tych dział, to jest no, w miarę przyzwoicie. Parametry za bardzo od siebie ta nie odbiegają, na, na wszystkich tych krążownikach. Szansa na podpalenie wynosi tutaj bazowa, podkreślam, bazowa szansa na podpalenie, wszędzie 18%. Także, no. Za bardzo tu nie ma co roztrząsać, jeżeli chodzi o artylerię umieszczona centralnie yy, znaczy centralnie na dziobie. Może o to mi chodziło. Część części dziobowej okrętu z tyłu nie ma nic, mamy pokład lotniczy. I tak jak powiedziałem Wam, że y, Ise oceniłem 1 na 10, to może faktycznie trochę przegiąłem. Bo z Ise jest taka historia, moi drodzy, że y, Ise ma może sobie pozwolić na to, żeby te samoloty wykorzystać. Bo, bo to jest pancernik, on na pewno więcej wytrzyma. Jedna sprawa to jest efektywność tych samolotów, a druga sprawa to jest możliwość ich wykorzystania, bo w przypadku krążownika, który ma zasięg 15,6, co ja na przykład w przypadku Atago, które uważam za bardzo mocny okręt. Zasięg to jest największa bolączka, tu mamy jeszcze 100 metrów mniej i jeżeli jesteśmy w powietrzu samolotami, no to również nie kontrolujemy okrętu. W związku z czym jesteśmy bardziej narażeni i musimy dużo mocniej kampić dubsko, żeby. Te samoloty nasze wykorzystać, bo jeżeli sobie staniemy gdzieś na otwartej wodzie licząc na to, że nas nic nie wyspotuje, a nie najboże, ktoś się trafi, no to dwie salwy jesteśmy w porcie. Także poświęcanie jakiejkolwiek w zasadzie sensownej manewrowości i uzbrojenia głównego na korzyść wysłania czterech samolocików, które mają damage torped, ten sam o dziwo, mimo tego, że jesteśmy dwa tiery wyżej, to tutaj właściwości samolotów się chyba nie zmieniają. Nie pamiętam jak jest z hapsem, bo nie sprawdzałem tego, nie porównywałem, ale damage torped jest taki sam jak na tierze szóstym. Więc no na ósemce to trochę, trochę szkoda puszczać w ogóle te samoloty, bo one no nie spełniają za bardzo swojej funkcji, no bo co, damage'u na no tym nie zrobimy. Jedna torpeda czy dwie DDK w dymie to jest raczej też śmieszny wynik, tu mamy Somersa siedzącego w dymie, także próba ataku. No i tak jak już mówiłem, ISE po prostu może sobie pozwolić na to, żeby te samoloty wypuścić, a tutaj jesteśmy krążownikiem, który ma mały zasięg, ma mniejszą pulę HP, yy, mamy co prawda naprawkę, ale to też tam nam dużo nie pomoże, gdyż no dużo szybciej możemy popłynąć sobie do portu, jeżeli próbujemy tych samolotów używać, o ile nie mamy do tego odpowiedniej sytuacji. A tworząc sobie sytuację odpowiednio do użycia samolotów, marnujemy potencjał całego okrętu. Atago samo w sobie jest bardzo mocne, a to bym, no to jest atago w zasadzie bez jednej wieży i z nieco innymi torpedami. Tutaj torped mamy mniej, mamy również 4 wyrzutnie, ale po 3 torpedy, na Atago mamy 4 po 4. No i w związku z czym, że jest jeden torpeda mniej, no torylot jest krótszy. Ale poza tym wszystkie inne parametry to jest to samo. Zasięg torped 10 km i na Atago i na tonę, i na Mogami. Demenć ten sam, czas przeładowania, no bierzmy pod uwagę jedną torpedę mniej więc krótszy. Prędkość torped to sama, wykrywalność ta sama. Także to jest to samo po prostu w mniejszej ilości. Co dalej? Jeżeli chodzi o pulę HP, no to tutaj niewiele, ale jednak przegrywa tonę, jeżeli chodzi o to. 38 900 punktów Tone, 39 100 Mogami i 40 100 Atago. Przy czym przypominajmy, że Mogami nie ma naprawki, to jest dosyć spora różnica. Wykrywalność. To jest niewątpliwy plus i to myślę, że ma jakoś tam nam pomagać używać tych samolotów, bo z powierzchni Tone jest wykrywalne z 8,8 km, Atago 9,3 Mogami 9,5. No i z powietrza to już wygląda już bardziej podobnie, bo 5,8, 5,8 i 5,8 na wszystkich trzech okrętach. Nie widzicie tego porównania, ale to mam pokażę na końcu. Więc gdyby nie używać tych samolotów, no to to jest okręt w miarę przyzwoity. Bo powiedziałbym nawet, no a tak o to oceniam na tier 8,5, tam byłoby, no wysoko, prawie 10 na 10, o ile niewiele by tam mogło brakować. Ten okręt jest naprawdę fajny, gdyby nie samoloty, ale to jest hybryda i ona ma korzystać z samolotów, bo po to została stworzona, żeby się sprzedać. Wargaming poczuł pieniądz, zobaczył jak dobrze sprzedaje się Ise. No i to one mieliśmy już od dawna w testach, ale już mamy teraz zapowiedziany amerykański pancernik, również hybrydowy, także no zabawa rozpoczyna się w najlepsze w tym temacie. I tak. Czy ja bym taki okręt sobie kupił? Absolutnie nie. Bo jeżeli chcecie mieć okręt o rozsądnej arterii, spoko się, yy, dobrych torpedach, no to możecie w to miejsce wziąć sobie Atago i nie będziecie tracić czasu na wypuszczanie tych samolotów, które na tym tierze raczej gówno zrobią, gdyż yy, możemy w tym momencie użyć sobie torped. To będzie dokładnie widać na ostatniej akcji w tej bitwie, jak spotkałem pancernik na i co ja z nim zrobiłem. Mogą to zrobić dużo lepiej. Yy, czy ten okręt wart jest zakupu? Absolutnie nie, to już sobie powiedzieliśmy, ale jeżeli chodzi o cenę tego okrętu, to no, gdybym miał go ocenić yy, jako okręt, który tych samolotów nie posiada, to dałbym mu no może nawet 7, 8 na 10. No bo żeby ten układ działał był w sumie troszeczkę inny, no to można by coś tu pokombinować, one się fajnie wychylają do tyłu, także możemy sobie fajnie kajtować tym okrętem. Może nawet 8 by dostał, gdyby nie miał samolotów ale chyba nie po to kupujemy okręt, który samoloty ma, żeby z nich nie korzystać, nie? Więc, moi drodzy, ja bym się tutaj pokusił nawet o to, żeby jednak brać, brać w, to, w miejsce tego okrętu Atago, które będzie dużo lepiej wykorzystywane przez nas, bo samoloty tutaj nie mają racji bytu. Ten okręt ma dosyć no, krótki zasięg artylerii główny, nie oszukujmy się. W walce z dziesiątkami to jest nawet mało. Pula HP najmniejsza z trzech wymienionych, może nie dużo mniejsza, ale jednak. No, i mamy moi drodzy krążownik, który nie jest tak odporny na ostrzał jak pancernik na Tierze VI, który, wal, który walczy z ósemkami maksymalnie. No, to wiadomo, można dostać bułę, ale można jeden nalot zrobić, nawet nie bardzo uważając na okręt i to przeżyć. A tutaj, jeżeli nie ustawimy się za wyspą, albo nie schowamy się w dymie, o ile oczywiście w ten dym zaraz nie przypłyną torpedy, albo nie dostaniemy radaru na mordę. To możemy sobie te samoloty puszczać w zasadzie tylko z za wyspy. I najlepiej z tych samolotów nie korzystać, a jeżeli już chcecie korzystać, to musi być do tego wyjątkowo dobrana sytuacja, gdzie mamy absolutną pewność, że nie jesteśmy, że przeciwnik nas nie wyspotuje i nas nie rozstrzela w tym momencie, kiedy my jesteśmy w powietrzu. Czyli najlepiej jakieś tam późne etapy bitwy, kiedy okręty są od siebie pooddalane, bo na przykład jedna flanka padła, a druga się broni. Można tu jeszcze spróbować jakoś potorpedować, bo mamy wykrywalność lepszą niż ma Atago i Mogami a mamy torpedo w tym samym zasięgu także to jest niewątpliwy plus i zobaczycie tutaj sobie ostatnia moja akcja w tej bitwie, yy, będę tutaj walczył z pancernikiem, raczej no walka to ciężko stwierdzić, ale coś tu będę próbował mu zrobić, Spodziewam się tutaj wypływających pancerników właśnie z tego przesmyku na A, także tutaj puszczam sobie rybki kąty mamy no już nieco gorsze niż na Atago, ale nadal przyzwoite leci salwa no i widzicie Wypuściłem sobie samoloty, bo kolejna salwa z pancernika mnie zatapia. No i zamiast oddać salwę, która mogłaby go jeszcze raz podpalić, na przykład, i zrobić mu 6 czy 5 tysięcy damage'u, ja wysłałem samoloty, które już straciły jeden. No i zrzuciłem te bomby, znaczy, przepraszam, torpedy. No i damage z tych torped będzie w zasadzie śmieszny. A tak, to miałbym może jeszcze jedną salwę w tym czasie. No i gościu mnie teraz dokańcza. To jest tyle, jeżeli chodzi o moje osiągnięcia w tej bitwie. Ja tym okrętem grał nie będę tak, tak samo jak nie będę grał ISE, bo jeżeli szukam okrętu do, tak, do pełnienia takiej roli, jaką pełniłoby Tone bez samolotów, to mam do tego Atago, które będzie w tym dużo lepsze. I teraz, moi drodzy, zostaje nam tutaj jeszcze obejrzeć sobie podsumowanie i to, jak wyglądają perki, jaki jest ich układ na tym kapitanie. Przypomnę tylko, że nie ma żadnych perków na samoloty, na krążowniki, w związku z czym mam tutaj standardowy układ, taki jaki mam na wszystkich tego typu okrętach, czyli i Mogami bym grał na 200 trójkach z takim zestawem i Atago i Tone mam tak samo ustawione, bo ten sam kapitan to obskakuje Atago i Tone, więc już wam to pokazuję. I tak... Mamy obrót dział, przeładowanie pocisków, ostatni bastion, cel priorytetowy. Tutaj mi się wkradło nawet jeszcze szansa na podpalenia nadzorca nie mam wziętego, widzicie wszędzie jest 17, bo nie mam wziętego tego perka na wszystkich okrętach, bo tutaj WoWs FT podaje potem przeładowanie już po bonusie tym tutaj, który daje ten perk i byłoby to 13,8 tutaj widzicie na mogami, a jak to wyłączę robi się 15, także tutaj mam bez tego perka, pokazuję Wam to, ale jeżeli chodzi o konfigurację, wszędzie mam to samo, ulepszenia to mam tak, tutaj na ostatnim slocie camo, przedostatni to jest przestawienie steru, żeby sobie lepiej kajtować, tutaj mamy obrót dział, bo to się kręci dosyć długo, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, i na pierwszym slocie przeżywalność głównego uzbrojenia. Także tak to wygląda. No i w zasadzie pozostaje nam podsumować sobie tylko ten okręt. Czy jeżeli miałbym go oceniać jako typową hybrydę do korzystania i z samolotów, i z artylerii, to daję mu jeden. Bo używanie samolotów raczej wiąże się tutaj z szybkim zgonem dużo szybszym niż na ISE, i może ISE powinno dostać więcej niż jeden może dwa, może trzy raczej nie więcej ale tutaj jeżeli to jako hybryda daje mu 1, jeżeli jako okręt, który samolotów by nie używał, to daje mu 7, ale w takim układzie nie ma sensu go kupować, bo mamy Atago, który jest tym dużo lepsze. Także no, czy kupić, czy nie kupić, to już zostawiam waszej ocenie. Z mojej strony to jest wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.